Liza Borowska, czyli jestem i ta grupa za życiem, czy nie jest. Właśnie, albo ratujemy do końca to życie, albo nie mówimy za życiem, bo fajnie, tak nam potrzeba, po prostu politycznie zagrać, bo tutaj oczywiście też polityka jest, a tutaj powiedzmy, nie ratujemy życia, jesteśmy za Borowską. I to właśnie z tym się nie zgadzam. Dziękuję. Radny Marcinkowski, nie, proszę. Panie Przewodniczący, nie spodziewałem się, że wolne wnioski będą miały taki charakter, bo w moim odczuciu to wydaje mi się, że Kraśnik nie ma żadnych problemów, dlatego że my staramy się rozwiązywać problemy na zewnątrz. Ja się dziwię, jeżeli ktoś stawia zarzut, ma na to dowody, to powinien złożyć takie doniesienie i od tego są odpowiednie organy, które będą prowadzić w tej sprawie dochodzenie i wyjaśnią. Natomiast rzucanie tylko po to, żeby zaistnieć, to wydaje mi się, że jest to mylne stanowisko. Mieliśmy niedawno okazję pokazać swoją szczodrość, dobre serce przy Szlachetnej Pasce. Z tego co mi wiadomo, Rada nie może poszczycić się tym, że wszyscy uczestniczyli i to uczestniczyli w sposób hojny. Czyli najpierw zacznijmy od siebie, oceńmy siebie, a potem sięgajmy po innych, ale stawiając siebie jako wzór, a nie żeby ich krytykować, tylko po to, żeby krytykować. Jeżeli jest wniosek taki, który mówi o tym, żeby lokalnie pomagać rozwiązywać problemy, jeżeli są osoby takie, które oczekują, jaki problem jest urządzić taką kwestię na cel, ten, który jest wskazany akurat w tej prośbie? Mamy okazję przekazać 1% naszego podatku na szczytny cel, róbmy to. Ale nie obnosimy się z tym, nie pokazujmy, żeby nie dawać pieniędzy, bo zabraknie tu. Moment. Szczodre serce to nie polega na tym, że ma określone limity finansowe. Daję dlatego, że jestem przekonany, że należy. I proszę nie oceniać nikogo. Nikt nikogo w trakcie Wielkiej Orkiestry nie zmuszał do wrzucania do skarbonki. Ja powiem tak trochę żartobliwie. Akurat w okresie, kiedy grała orkiestra, Klub Morców Kraśnickich na Zalewie Kraśnickim pokazał, że tak powiem, gorące serce do lodowatej wody, na szczęście nie całkowicie zmrożone, bo było kłopotliwe zanurzenie. Akurat tam zrobili spotkanie dla mieszkańców też tych wytrwałych, których było stać na to, żeby docenić ich trud. I powiem tak, ja, żeby nie iść w ślady naszego kolegi radnego Jarka Toporowskiego, żeby nie wchodzić do tej wody, to wolałem dać więcej do skarbonki. I proszę tak podchodzić w ten sposób, że nie krytykować inicjatywy, która czemuś służy. Nie będziemy udowadniać, ile środków zostało przekazanych na taki czy inny cel, dlatego że od tego są inne organy. Nie wchodźmy w kompetencje. Dlatego uważam, że w tym momencie należałoby ten temat zakończyć. Już nasza sesja dzisiaj miała szansę być jedną z kluczy i chciałbym, żeby tak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Rzeczywiście w tym momencie nie widać zgłoszeń do zabrania głosu. Chyba apel pana Zbyszka został odczytany wcześniej jeszcze niż do wypowiedzi. Szanowni Państwo, jeżeli już nie ma chętnych zabranych głosów w tym punkcie, to ze swojej strony chcę poinformować, że w międzyczasie między sesjami do Biura Rady Miasta w zasadzie nie wpłynęła żadna korespondencja. Poza zaproszeniem radnych do wzięcia udziału w czwartym Pucharze Polski pracowników samorządowych w Hale i Ciecemorzy, które to turniej odbędzie się w Toruniu we wrześniu. Mamy więc sporo czasu, żeby chętni przygotowali sobie nogi, buty i kondycję. I jeszcze Pani też. I jeszcze tylko informacyjnie, chociaż to nie do nas było kierowane, jest tekst odpowiedzi Pana Burmistrza Miasta do Nowoczesnej Kraśnik, która w kwestii poruszanej na naszej Radzie dotyczącej właśnie przyszłości rolnictwa po reformie zadała pewne pytania. Pan Burmistrz odpowiedział to, co wiedział. Wszystko mamy do wglądu w Biurze Rady Miasta Kraśnik. Jeżeli nie ma już chęci zabrania głosu, proszę zostawić karty w tych miejscach, gdzie są te w urządzeniach, jeszcze i dzisiaj. Prawdopodobnie będziemy mogli jeździć do kieszeni. Tymczasem zamykam posiedzenie 34. sesji 11. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.